Jak widzicie, wstałem, ledwo, ale wstałem i teraz pora na śniadanie i wyjazd. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym vlogu feriowym na moim kanale. Dzisiaj już jedziemy z nawozem. Wieziemy Elplon Sprint. Będziemy rozsiewać to na rzepak w dawce 250 kg na hektar. Tato już mój pojechał, mamy godzinę 7. Udało mi się dzisiaj wstać przed 6, ale jeszcze przyglądałem TikToki, dlatego też macie taką przebitkę na początku. Ja powoli ruszam kubotą na pole. Na razie mogę się nie śpieszyć, bo tato już ma tam załadowane w rozsiewaczu, więc mogę sobie spokojnie dojechać do punktu docelowego. Więc ja wyruszam i zobaczymy się na polu, ale zanim to, chciałbym ogłosić oficjalnie, że już pierwszy odcinek wchodzi na YouTube właśnie teraz. Będzie się jeszcze przesyłał, jak dobrze pamiętam, 2 godziny. Więc ja tu sobie powoli wyjeżdżam z podwórka. Tutaj po dołach powoli. Muszę pamiętać tylko, że kierunkowskazy w przyczepie mi się popsuły, więc będę musiał się pilnować. Także, albo dobra, sobie będę jechał z pylonu, zawsze to bezpieczniej. Więc ja jadę i widzimy się już na miejscu. No, jak widzicie, dojechaliśmy do punktu docelowego. W zeszłym sezonie, jak widzieliście na filmach, to tutaj rozsiewaliśmy razem nawóz oraz pryskaliśmy pszenicę. A dzisiaj już mamy rzepak i nawozimy rzepak. Jeżeli chodzi o zawartość składników tego nawozu, który tutaj mamy, zostanie wam to wypisane w tle podczas właśnie oglądania tego filmu. I tak oto przyjechaliśmy tutaj. Myślę, że dobrze stanąłem. Zabiorę stąd worki, zobaczę, czy żaden się nie oparł. A tym dwóm urwiponciom bym nie ufał. Więc może je wyjmę teraz, a dopiero potem otworzę bord. Bo tutaj mamy 6 hektarów. 6 hektarów, to będę miał tonę. No i tak będę musiał 2 worki zaaplikować kolejne, czyli łącznie 4 tutaj, tak? A to wychodzi. Dobra, więc wsiadam do kuboty. Wczoraj był bardzo fajny dzień. Praktycznie wcale nie było wiatru. Dopiero teraz się wiatr zaczyna. Właśnie dzisiaj, a najsilniejsze wiatry mają być w czwartek. No, tutaj mam taki bardzo dobry chiński statyw. Rozdzwonił mi się przed chwilą, jak jechałem na dołach. I to nie, że szybko jechałem, tylko telefon mam, kurde, ciężki bardzo. O, lecą mi jakieś amerykańskie przeboje.
to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. I felt my breath was taken. We were about to make it. No i witam was po przerwie. Nawóz już został rozsiany, jak widzicie, Bzet już sobie tutaj stoi. Teraz, tak jak obiecałem we wczorajszym odcinku, czyli w poniedziałek, mierzę średnicę tutaj tulejek, które będę musiał, o które będę musiał pójść, że tak powiem, poprosić do tokarza, żeby mi porobił. Już zmierzyłem przy szlifierce kątowej, jaką mi trzeba tulejkę. No i teraz będę mierzył przy pronarze, bo jak wiadomo, pronar z 2008 roku to był jeszcze produkowany na ruskich częściach i tak też było ruskie cięgło, teraz mamy już europejskie, no i nie można na niego znaleźć tulejki. Jak widzicie, stworzeń jest już trochę wybity, on był, nie ukrywam, mniej wybity, ale przez to, że cięgło tak swobodnie bardzo się poruszało, spójrzcie zresztą sami, ile to ma luzu, to wybijało jeszcze bardziej to wszystko. Więc dlatego pojadę jutro umawiać się z tulejką, aby została wytoczona. Więc trzeba zmierzyć średnicę sworznia. 21,3, tak? Czyli 21 mm. Zobaczmy, jak tu jest. No, 21 mm ma sworzeń, zaraz to sobie zapiszę, a ile ma to jajko, że tak powiem, aby zrobić do niego tulejkę? Tak, 25. Tak. Tutaj 25, tu mamy ile? Ja mówiłem. 22, czyli 3 mm potrzebujemy, żeby ta tulejka była tak na całej tu długości. Włożę to jakoś fajnie. To powinna mieć, proszę was, 56 mm. Tak około. Nie mam tu jak włożyć, bo tu jest od zaczepu już zrobione. No, 56 mm powinna mieć tulejka długości. Więc to mam pomierzone. No i chyba pójdziemy teraz rozbierać silnik od szlifierki, żeby też go jutro zawieźć, aby zrobiono mi nowy gwint, tulejki, takie pierdoły, jakby to można rzec, ale to jest jednak ważne, aby to wszystko ładnie współpracowało. 21 mm. Dobrze, więc idziemy do garażu, a to też zresztą wezmę do garażu, bo po co miałoby tutaj leżeć, skoro i tak jeszcze tulejki nie ma zrobionej, więc widzimy się tam. No i jak widzicie, jestem już w garażu. Musiałem też skorzystać ze sprężarki, ale to w innej sprawie. Więc teraz wam daję timelapsa, jak się dobieram do silnika. Dreaming of a good life, but there's nothing that nice on the cards for us.
jak widzicie tutaj już poza timelapsem wraz z tatem zdjąłem te dwa łożyska stąd oraz do ściągacza będę musiał nowy pręt u tokarza sobie załatwić, bo jego stan, no sami widzicie jaki on jest, więc lepiej chcę po prostu dopilnować tego, aby na żniwa było wszystko, co może być potrzebne. Tutaj mam wszystko poskładane, te klucze możemy schować. Jeszcze idę po dwie inne rzeczy, ale to już poza odcinkiem. Na dziś to w sumie jest tyle roboty, bo już mamy godzinę, którą? W pół do czwartej, mamy 15 lutego, więc ja to szybko zrobię, bo to zajdzie mi z pół godzinki i widzimy się w kolejnych produkcjach, a także zapraszam na mojego TikToka.